Ten odcinek powstał dzięki moim patronom. Ogromnie dziękuję wam za wsparcie. Siemano gitarowe dziki, dzisiaj pogramy w stylu Joe Satrianiego, jest to jeden z moich ulubionych gitarzystów, jeden z moich największych mentorów, który ukształtował moje granie, więc akurat jego dyskografię do płyty Super Colossal włącznie praktycznie znam na pamięć i mam bardzo dużo do powiedzenia w tej kwestii, więc jeżeli będziecie chcieli jeszcze jakieś smaczki, to koniecznie dawajcie znać w komentarzach, a ja tymczasem zapraszam na lekcję gitary w dłoń, zaczynamy odcinek! W dzisiejszej lekcji wykorzystałem mojego Korn Forda, gitarę PRSC24 i ten oto efekt Nuxa, jest to Brownie Distortion w takich ustawieniach jak widzicie w tym momencie, a dodatkowo jeszcze ten oto efekt, czyli Total Screamer. Tutaj wycinam dolne częstotliwości, tutaj nasycam przester, fajnie razem ze sobą współpracują. Tematem dzisiejszego odcinka jest bardzo charakterystyczny sposób, w jaki Joe Satriani gra legato. Jest to połączenie slajdu z legato. Gramy sobie jakiś fragment, na przykład wycinek skali, trzy dźwięki. Szarpię raz strunę i potem młotkuję i zrywam lewą ręką, czyli... I potem robię slajd, jeden stopień wyżej w skali. I robię to samo, więc łączymy sobie jakby dwie techniki ze sobą. Legato, slajd. No nie, w ten sposób. To jest bardzo proste, jeżeli chodzi o samą koncepcję, trudniejsze, żeby to wykonać poprawnie. I teraz ważne pytanie, jak to sensownie wyćwiczyć? Otóż polecam podejść do tematu w taki sposób, że włączamy sobie jakiś podkład, pracujemy z podkładami, ale ja nie będę tutaj zaczerniał lekcji podkładem. Ja będę grał w F-dur, biorę sobie jedną strunę, niech będzie struna G i będę leciał po dźwiękach z tonacji F-dura, więc A, B, C, B, A, B, C, D... Tylko tak, ważne, żeby slajd robić przez pierwszy palec, nie? Czyli slajd, slajd, slajd. Szarpie strunę raz, a wszystko inne już dzieje się w lewej ręce, czyli hammer-ony i pull-offy. Można potem na kolejnej strunie. Potem można łączyć dwie struny. W ten sposób. I to by było na tyle w tej lekcji. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak było, łapy w górę, jeżeli nie, łapy w dół. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, a jeżeli cenicie sobie moją pracę, chcecie ją wspierać, dołączyć do grona moich uczniów w e-learningowej klasie Gitarowe Dziki Bazoka, zapoznajcie się z profilem na Patronite. Jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń, do następnego. Cześć!